Gospodarka w 2014 rok weszła z rozpędem. Wzrost PKB w ostatnim kwartale 2013 roku to 2,7%. Prognoza dotycząca utrwalania się ożywienia w gospodarce jest wśród ekonomistów coraz bardziej powszechna. Zdaniem Piotra Soroczyńskiego widać już ożywienie w inwestycjach i będzie ich coraz więcej, a to stwarza szansę na wejście gospodarki w etap stabilizacji. W ostatnich danach, które Główny Urząd Statystyczny nam pokazywał, dotyczących rachunków narodowych, widać, że coś lepszego zaczęło się dziać w inwestycjach. I jeżeli inwestycje pojawiają się, to znaczy, że te nastroje są lepsze, a jeżeli nastroje są lepsze, to trochę tak coraz szybciej wyciągamy się z tego spowolnienia. W tym roku powinno pojawić się więcej takich projektów, gdzie się inwestuje, jak to czasem się mówi, żartobliwie w szczere pole i trzeba wybudować fabrykę, no, oprzyrządować ją maszynami i zacząć po prostu duże zwiększenie mocy produkcyjnych. Zwiększoną aktywność inwestorów zauważył już Bank Gospodarstwa Krajowego. Widzimy ożywienie, zdecydowanie widzimy ilość spraw, które do nas spływają, ilość zapytań i widzimy również po budżetach, które firmy nam pokazują, bo są to nasi klienci, że skłonność inwestycyjna rośnie. Gospodarkę już od tego roku napędzać mają zapowiadane inwestycje infrastrukturalne. Potencjał inwestycyjny z punktu widzenia resortu infrastruktury i rozwoju został już uruchomiony. Myśmy uruchomili na kwotę ponad 35 miliardów przetargi, które będą dotykać już nowej perspektywy finansowej. Zarząd PKP PLK na ten rok zapowiedział kulminację inwestycji w modernizację kolei. Możliwe więc, że rok 2014 nie będzie, jak zakładano, jedynie oczekiwaniem na wpłynięcie na rynek unijnych środków. Będziemy w tym roku mieli kilka bardzo dużych transakcji, które zdecydowanie zmienią sytuację na rynku inwestycji. I to jest w sferze dużych przedsięwzięć. To są przedsięwzięcia drogowe, to są przedsięwzięcia energetyczne, to są różnego rodzaju usługi, które Polska już w tej chwili ma do zaoferowania. Aktywność inwestorów może być hamowana przez sektor finansowy, który już zapowiada dużą ostrożność w przyznawaniu finansowania. Łatwiej będzie je uzyskać dużym firmom. Myślę, że więcej problemów mogą mieć mniejsze i średnie firmy, dlatego że tak naprawdę nie wiemy jeszcze, czy one zwycięsko wyszły z tego okresu kryzysowego. Na pewno nie będzie łatwo uzyskać zarówno finansowanie, jak i linię gwarancyjną. Trudności z uzyskaniem finansowania to jeden z głównych czynników powstrzymujących małych i średnich przedsiębiorców od zwiększania inwestycji. Mam nadzieję, że tutaj zarówno Bank Gospodarki Krajowej, jak i rząd mocniej popracują nad współpracą z przedsiębiorcami. Program Banku Gospodarstwa Krajowego De Minimis, w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskują gwarancję na zabezpieczenie spłaty kredytu, będzie kontynuowany. BGK liczy, że projekt będzie stymulował inwestycje. W tej chwili rozszerzyliśmy program o inwestycje, nie tylko kredyty obrotowe, ale również kredyty inwestycyjne, w związku z tym zakładamy, że z tych programów, z tych kredytów również klienci skorzystają. Jeśli inwestycje przyspieszą, przyspieszy gospodarka. Aktualne prognozy wzrostu gospodarczego na 2014 rok wahają się między 3 a 3,5%. Wydaje się, że czas stagnacji gospodarczej odchodzi do przeszłości. Nie należy jednak zapominać o roli luzowania polityki pieniężnej przez banki centralne. Jeżeli pojawią się sygnały ożywienia, ryzyko inflacji, to bank centralny będzie podejmował odpowiednie działania. I tutaj wcześniej czy później to i tak nastąpi. Zobaczymy wtedy, czy ta normalna ekonomia rzeczywiście warunki stwarza do tego, żeby firmy inwestowały, gospodarstwa pożyczały, konsumowały i wzrost gospodarczy trwale przekraczał 3%.